Identyfikator podmiotu SCP-525, klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Poza sytuacjami testowymi, wszystkie części składne SCP-525 muszą być przechowywane w oddzielnych, zamkniętych pojemnikach. Więcej niż 6 części SCP-525 nie może być przechowywanych w tym samym pomieszczeniu lub w pojemnikach oddalonych od siebie o mniej niż 15 metrów. Wszystkie aktualnie istniejące składniki SCP-525 są umiejscowione w ośrodku 23, w skrytkach od do. Tylko personel klasy D jest uprawniony do obchodzenia się z SCP-525. Wszyscy członkowie personelu nadzorującego muszą nosić okulary ochronne podczas badań. Opis. SCP-525 składa się z wielu rozłącznych odnóży o długości od 10 do 15 cm. Identyfikacja DNA była niejednoznaczna, ale jak dotąd najbliższym genetycznie gatunkiem był pająk pustelnik brunatny Loxosceles reclusa. Podstawa każdej z nóg kończy się kilkoma haczykami zdolnymi do perforowania mięsa. Obiekt jest pokryty cienkimi włoskami i jest dość łamliwy. Kiedy jest sam lub w pobliżu mniej niż 6 innych instancji, SCP-525 jest bezwładny. Kiedy 8 elementów SCP-525 znajdzie się w swoim zasięgu, około 0,6 metra, nogi będą natychmiastowo pełzły do grupy i złączą się w jedną istotę, określaną jako SCP-525-1. Na tym etapie prędkość poruszania się jednostki znacznie wzrasta, a ona sama będzie próbować nawiązać kontakt z najbliższym człowiekiem bądź podobnymi istotami. Patrz dodatek 525A. Gdy zostanie znalezione odpowiednie zwierzę, 525-1 wespnie się bezpośrednio w kierunku oka tego zwierzęcia. Ustawi się nad oczodołem, czterema nogami zabezpieczy powiekę, a pozostałymi wyciągnie oko. Pomimo niezwykle szybkich ruchów 525-1 zachowuje on szczególną ostrożność, żeby nie uszkodzić oka podczas wydobywania, oderwania nerwu wzrokowego i centralnej siatkówki. Kiedy oko zostaje wydobyte z oczodołu, 525-1 dokona jego implantacji do podstawy każdego odnóża. Dokładne zbadanie pokazało, że haczyki w podstawie nóg rozciągają się, skutecznie zagłębiając odnóża w swojej pozycji. Jeżeli się mu na to pozwoli, 525-1 złoży jaja w oczodole swojego nosiciela przed wyjściem. Patrz dokument numer 525A. Kiedy jest w posiadaniu oka, 525-1 przestaje być wrogo nastawiony, a jego ruch wydaje się być utrudniony. Co ciekawe, 525-1 nie reaguje na bodźce wzrokowe, co może sugerować, że nie używa oka, aby widzieć. Autopsja oka szympansa zabranego przez 525-1 i przechowywanego przez okres tygodnia wykazała powstanie. Z biegiem czasu oko się odwadnia, ostatecznie zmieniając się na ten sam czerwonawy kolor, co SCP-525. Po od 2 do 3 tygodniach 525-1 opuści oko i zacznie szukać innego. Dodatek 525A. 525 reaguje na większość dużych i średnich ssaków. Gady, ryby i ptaki skutkowały niewielką reakcją. W konfrontacji z Crocodylus acutus 525-1 próbował wydobyć oko, osiągając oślepienie zwierzęcia, lecz w żaden inny sposób nie odnosząc sukcesu. Po tym zdarzeniu wszystkie instancje 525 nie reagowały na krokodyle, nawet te nieobecne podczas poprzedniego eksperymentu. Dokument 525A. Dziennik obserwacji podmiotu D1548 po wystawieniu na 525-1. Raport sporządzony przez doktora Weissa z dnia 2000. Pierwszy tydzień. D1548 zostaje poddany pod opiekę personelu medycznego. 14 owalnych, nieprzezroczystych, przypominających skrzek jaj odkrytych w mięśniach pozaustrojowych. 3 zostają usunięte i wysłane do analizy laboratoryjnej. D1548 zostaje poddany kwarantannie. Drugi tydzień. Rany D1548 goją się poprawnie. Jaja wykazują marginalny obrzęk. D1548 nie zgłasza specjalnego dyskomfortu.
Jaja przechowywane w laboratorium zostały usunięte. Trzeci tydzień. D1548 narzeka na niewidzialne ciążenie w oczodole. D1548 żąda lustra w celu sprawdzenia, czy nie dzieje mu się żadna szkoda. Wniosek odrzucony. Tkanka mięśniowa zagoiła się, zasłaniając jaja. Czwarty tydzień. D1548 siłą usuwa bandaże i usiłuje rozdrapać swój oczodół. Zostaje skutecznie powstrzymany. 24 dni po początkowym zarażeniu oczodół D1548 wybucha, uwalniając 11 w pełni rozwiniętych elementów SCP-525, które zaczynają...